Mateusz, wygraliście 84-80. Powiedz, tego się spodziewałeś, tej ciężkiej walki do samego końca? Tak. Mówiłem, że przed meczem już, że mecz będzie bardzo ciężki dla obu zespołów, bo mimo że oba zespoły już tak jeszcze nie miały nic do stracenia, szanse na wyjście do drugiej rundy były zerowe, więc oba zespoły tak naprawdę mogły odpuścić, ale żaden nie odpuścił. Tak? My i Zastal chcieliśmy zakończyć przygodę z europejskimi pucharami zwycięstwem, no i dzisiaj nam się to udało, także z tego się bardzo cieszymy. Jak rozmawialiśmy przed meczem, to mówiłeś, że super sprawą by było, gdyby udało się razem z Barcelem zagrać jakby po przeciwnych stronach barykady. Udało się, a nawet był taki moment, że razem byliście na parkiecie. Tak. Byłem teraz zaskoczony, że trener dał od razu już w pierwszej połowie zagrać Marcelowi. No, cieszę się, że młody zadebiutował. Mam nadzieję, że teraz będzie ciężko pracował, bo wie, o co walczy, tak? Wie, że ma szansę grać na takim poziomie i teraz wszystko jest w jego rękach. Marcel, przed chwilą rozmawiałem z twoim bratem Mateuszem. On był troszkę zaskoczony, że wyszedłeś w tak ważnym momencie w końcówce drugiej kwarty. Powiedz, ty też byłeś zaskoczony? Oczywiście, że byłem zaskoczony. Trener mnie wpuścił tak naprawdę, tak jak mówisz, w ważnym momencie. No ale myślę, że to nie miało żadnego znaczenia. Wyszedłem i chciałem robić swoje i mam nadzieję, że w pewnym stopniu już się jakoś spełniłem, choć byłem bardzo spięty, zestresowany, jak na pierwszy raz na europejskich parkietach, ale cieszę się, że dostałem szansę i to jest najważniejsze. No powiedz, to było naprawdę duże przeżycie, bo gra na europejskich parkietach z zawodnikami z najwyższej półki, no to dla chłopaka w twoim wieku, 17-latka, no to chyba naprawdę coś wielkiego. Naprawdę, granie na europejskich parkietach w tak młodym wieku, dostaniesz szansę w ogóle, jeszcze to przeciwko bratu, to jest dopiero już emocje sięgają z zenitu, jak dla mnie. No właśnie, z bratem zagraliście. Był moment, że sobie tak spojrzeliście w oczy na parkiecie, nie wiem, coś w tym stylu? Było. Przywitaliśmy się, można powiedzieć, na parkiecie, no i już potem już zapomnieliśmy o tym, że bracia, tylko każdy grał dla swojej drużyny. Będzie chwila, żeby po meczu się spotkać, nie wiem, pójść pogadać na kawę, na jakąś kolację? Tak, oczywiście, zaraz jedziemy całą rodziną na jakąś kolację i trzeba trochę powspominać i pogadać.